Halo, cześć, witajcie, to znowu Ryfek. Witam w kolejnym odcinku z Terrarii. Tak jak widzicie, właśnie znalazłem proba, to jest zminimalizowana, dlatego to teraz nie chodzi, już to odminimalizowujemy, coś w tym stylu. Prob nas widzi, ucieka i zaczyna się inwazja Marsjan. Super, ja wracam tutaj sobie do bazy, bo tutaj chcę z nimi walczyć. Zaraz się oni pojawią, dobra, włączamy wszystkie buffy. No i walczymy. Ogólnie to tak, tutaj zrobiłem taką klatkę jakby w powietrzu, tam żebym się schował pod dachem i mógł walczyć z tym zasranym wielkim UFO za pomocą joja pod dachem. Dzięki za te info, że ten laser przecież nie może walić przez ściany, ja o tym w ogóle zapomniałem. Ale to jest najprostszy sposób walki właśnie z tym UFO wielkim. No mówię, z tego UFO bardzo chcę mieć kluczyki do auta kosmicznego, to jest mój ulubiony mount prawdopodobnie. Po prostu daje nieskończoną możliwość latania, bym nie musiał skrzydeł używać. Ale niestety jest tylko około 11% szans, że to z niego wypadnie. To trochę jest mało mimo wszystko. O Jezu, ta... To trucizno coś, co oni kładą na mnie, to jest makabra w ogóle. Może tak uciekać przed tymi, co strzelają, kurde. Takie pociski pojedyncze zasrane. Ej, już 21% rozwaliłem, a nadal nie mam UFO. Gdzie jest UFO? No weźcie, dajcie spokój. Mówię, cały ten event, jedyne co mi zależy, to na UFO. O Jezu, sam to wszedłem. No jak to tłucze, ta trucizna, to jest makabra. Wiem, że to nie jest pewnie trucizna. Jakoś inaczej to się powinno nazywać, ale no wiecie, o co chodzi, to jest masakra. I wy nie możecie otworzyć drzwi, nie możecie, to dobrze. Ja się tu mogę ogólnie zamknąć w domu po prostu przed Marsjanami? Tak, oni nie mogą otwierać drzwi, to luz. U ciebie to się uleczę. A nie, dobra, jednak mogą otwierać drzwi. Ej, ale wynocha mi stąd, jak chcę te drzwi zamknąć na nowo. Ej, dobra, oni tu mi nic nie robią praktycznie, a ja jestem obok pielęgniarki. Ej, to nawet spoko mi zsuwa tak naprawdę. Aha, to takie te sondy, które są tam. O, dobra, jest ten UFO, jest UFO. O Jezu! Co mnie tak bije tu? To rozumiem, że to na drugą część tylko walki się z nim tak walczy. Jojo Glow. Bo to są te rakiety, dobra, rozumiem, z rakietami nie walczymy pod dachem, tylko z tą drugą częścią. Przed tym laserem się chowamy pod dachem, no bo rakiety to sami widzicie, co robią ze mną. Jezu, umrę tu zaraz. Umrę. No nie! To jest kurde żart! Czemu się pojawił centralnie? Zaczął strzelać akurat jak ja tu byłem. Nie, no to jest makabra ten event. Ja muszę mieć buty. Będę miał mniejsze obrażenia, i tak robię dobre obrażenia. Ale muszę mieć buty. To jest masakra, pielęgniarka, chodź tu mendo, ale ja chcę pielęgniarkę, o. Ulecz mnie. Ja stąd spadam, Destroyer Emblem będzie chyba lepszy od tego. Wszystkie buffy bierzemy. To są najgorsze, te działka posrane, no. Dobra, pierwszą część walki muszę zrobić... No nie, Confusa dostałem. Pierwszą część walki muszę zrobić tutaj. O, dobra, jest. Pierwsza część walki tu, bo te rakiety to mnie rozwalą w moment. Co to robi w ogóle? O, masakra. Dobra. O, super. Jojo, wychodź. No i spadaj z felu teraz. Jestem tu bezpieczny, mam nadzieję, że tak. Nic mnie chyba nie trafia. Oprócz tego... Tak, te goście mnie mogą trafiać nadal. A to nie jest tak źle. Strasznie dziwnie się to jojo kręci. Kurde, w ogóle nie mogę nim celować dobrze. Ale dobra, tu już jestem bezpieczny. Czyli jedno UFO będzie rozwalone. Ale strasznie beznadziejnie się tym celuje. Ale gówno wyleciało.
O, jest kolejne UFO. Dobra. O, masakra. Dobra, z tym to już możemy tutaj powalczyć. Nie no, słabo trochę tutaj walczyć. Zaraz umrę. Nie no, masakryczny jest ten event po prostu. Te UFOsy to jest masakra. No, nie no, to jest... Chodź tu. Chodź tu. No, super. Boże, jaki ten event jest zryty. Ja w ogóle mam zły bitrate, zaczekajcie momencik. Ja mam zbyt duży bitrate, to 10 tysięcy. Ten odcinek ważyłby milion, kurde, ton. O Jezu, jaki ten event jest posrany na mordę. No jest kolejny cfel. Zostaw moich ludzi, ty. Znając życie, nie wiem, pozabijam parę tych UFOsów, a kluczyki do auta kosmicznego i tak mi nie wylecą. To będzie najgorsze, jak tak się stanie. No to, że poumieram parę razy, to mam to gdzieś, byleby mi na końcu wyleciało to, co chciałem. Dobra, działko rozwalone. Teraz już ta łatwiejsza część. No nie, nie złapałem się. Dobra. O masakra, ty lamusie. Zdychaj. Nie, ten event to jest serio makabra. Jakby nie ten trik tutaj, to ja bym tu umarł. Kluczyki, 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 kluczyki. Niech wylecą kluczyki, proszę. To jest gówno, nie kluczyki. Co to jest? Anti-gravity hook. Przynajmniej lepszy hook od tego, co ja mam. W końcu. Co? Już się zmienił? Tak, już się zmienił, nadal jest taki mega krótki. No nie, ja nie lubię strasznie tutaj z nim walczyć, bo tutaj będzie dużo mobów się przybywało na tej mini arenie jakby. Mega trudno mi ich tu unikać po prostu jest. O, widzicie? Kurde, jeden taki się trafi i już ile robi obrażeń, to jest makabra. Chodź tu. Jak on mnie trafił tym laserem, to ja nie wiem. A, tam w idealnym momencie akurat przeszedł. Czy on do mnie przejdzie? Tak, przejdzie do mnie, okej. Ty, ale chodź niżej trochę może. Dobra. Czym ja dostaję? Ej. Co mnie spala? Dobra, nie umrę. Przynajmniej taki plus. Czyli się pojawi ten UFO kamikadze i umrę, ale mam nadzieję, że się nie pokaże. Jak się pokaże, się wkurzę. Delikatnie powiedziane takie. 7 sekund do potki. Ja już spamię po prostu przycisk H. Proszę, 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 autko. Gówno. No nie wyleci mi to autko, zobaczycie. O, jest kolejny. Dobra, przynajmniej jest dużo UFOsów. Nie wiem, czy się powinienem z tego cieszyć, czy nie. Wolałbym jednego i żeby od razu mi wyleciało autko, no. Nie no, masakra jest ten event, serio. Ale jojo, za to robi takie obrażenia. Dobra. Druga część już. Dobra. Znowu jestem bezpieczny. Nawet jednego kamikadze przetrzymam nawet. 100 coś zdrowia, zaraz jeszcze potka. Dobra. Ja już H znowu spamię. O, jest kamikadze. Da się go... Tak. Rozwaliło go się bliżej. Ciebie też chcę rozwalić, jesteś wkurzający. Nie, a kluczyki o auta tylko polecam, że będę tak po prostu radosny. To jest najlepszy map na walki z bossami. Na walkę z tym bossem też jest świetny. No, oczywiście, nie wyleciały kluczyki do auta, bo po co? O Jezu, no.
Nie wiem, czy ja powinienem zabijać tych kosmitów w ogóle, bo jak zabijam kosmitów, to leci mi progress bar. I się szybciej skończy inwazja, a ja nie chcę, żeby się skończyła inwazja, bo chcę rozwalać UFO. Czy mam tu czekać na UFO po prostu, czy co? Dobra, jest UFO kolejne, walczę z nim tak jak zawsze, czyli tam daleko. Dobra, tego ataku nie lubię zabrać. Znaczy nie, on wali tym atakiem dosyć nisko. Czyli tego ataku można unikać. A, jeżeli on zacznie atakować, to od razu na górę pójść po prostu. Dobra. Ten idzie nawet nieźle. O nie, dostałem Confuse'a. Dobra, zszedł Confuse. Idealnie. Miksturki jeszcze mogą użyć. Dobra. Powoli ogarniam te paterny tych bossów, bo to makabra była na początku. No tylko mówię, żeby wyleciał po prostu mi kluczyki do auta kosmicznego i wtedy będę miał wszystko, bo jak nie wylecą, no to event uważam za bez sensu, bo tu nie lecą fajne rzeczy oprócz tych kluczyków raczej. Jest! Jest! Ojej, jak ja się cieszę. Patrzcie na to. O, masakra, dobra, ja leżę. Nie, o. Widzicie? Mogę latać! I to ile chcę mogę latać. To jest nieskończone latanie. Sprawda jeszcze... Nadal umrę pewnie, ale tam. Ta platforma przeszkadza tutaj tak naprawdę, wiecie? Nie. Dobra. Tu i tak się schowam mimo wszystko. Dobra, ja już mam to, co chciałem. Mam autko kosmiczne, także teraz nie wiem, co tu może jeszcze wylecieć. Mówię, raczej żadne ciekawe rzeczy nie lecą z tych UFO jeszcze. Miecz jest słabszy od Terra Blade, który z tego leci. Antigravity Hook drugi nam wyleciał, czyli też bez sens. Już jeden mamy. O Jezu, kolejne, serio. Nie widzę go, to nawalam na razie Siddlera. O, dobra. Tak to z Joja, to Jojo, patrzcie co robi po prostu. Ono ścina go w moment. Ja cię potrzebuję tutaj niżej, stary. O, super. Co się stało w ogóle? Czemu się tak kręciłem jakby? Mam nadzieję, że to nie jest cecha tego Joja, czy coś. Czy takie Jojo jest beznadziejne. Nie, no same UFO teraz ja rozwalam. Ja chcę skończyć ten event po prostu. Więcej tego eventu mi nie potrzeba. Ja już mam to, co chciałem, także mówię. Już mam dosyć tego eventu po prostu. Co wyleciało? Kolejny Anti-Gravity Hook, no to jest po prostu... Tak, to działa jakoś... Jezu. What the fuck? Ale nie mam miejsca na niego. Dobra, a spróbuję go rozwalić bez używania tego bugu. Znaczy tego triku tak naprawdę, nie bugu. Samym autkiem kosmicznym. No widzicie, jakie super jest autko kosmiczne. Bez problemu można latać w nieskończoność. Przeciwników niszczyć. To ma idealną chyba szybkość taką jak on. W tym momencie, podczas robienia tego czegoś. Wiecie co, ja mogę kolejne akcesorium założyć, zamiast skrzydeł. Skrzydła mi są w ogóle niepotrzebne teraz. Mam to autko po prostu. Także lepiej założyć po prostu akcesorium, które mi zwiększa obrażenia jeszcze. Szybciej się rozprawimy z przeciwnikami. Ja mówię, skrzydła mi tak naprawdę nic nie dają. Prawda, jeżeli wyjdę z autka kosmicznego i spadnę, no to wtedy się zabiję, bo nie mam odporności przed spadkiem. O, dobra, już koniec inwazji. Ale mam nadzieję, że będę pamiętał o tym, żeby używać autka kosmicznego mimo wszystko. Dobra, wszystko co niepotrzebne. Miksturki jakieś do wywalenia są. Banery, Rain Cloud, to rozwalałem przed odcinkiem chwilę, dobra. Są jakieś bronie beznadziejne.
Zaraz zobaczymy, co mi tu w ogóle wyleciało. Oprócz tego autka oczywiście. Autko robimy fioletowe? Nie, już mi się znudził ten fioletowy, wiecie, zdejmę go ze wszystkiego. O Jezu, ale paskudnie, nie, dobra, już lepiej wygląda fioletowy. Ale autka będziemy mieć zwykłe. Co tu leci? A, to jest taki jakby shotgun, ale bardziej celny. Strzelam czterema naraz i one lecą tam, gdzie mieliśmy w danym miejscu myszkę. Machine gun, to jest broń dla maga, ona się tak rozkręca i potem nawala tak. O, właśnie. Całkiem fajna broń dla maga, nawet ją lubię. To jest wrzutnia rakiet, tak? Czy co to jest? Electrosphere launcher. Nie mam żadnych rakiet. Dwa razy Electrosphere launcher. Musiałbym mieć jakieś rakiety i to jest po prostu jakaś wyrzutnia rakiet, której też nie użyłam, bo według mnie jest słaba. I ten anti-gravity hook, on jest dziwny strasznie. Nie wiem, czy chcę go używać. Wow. No jest taki... Nie za bardzo mi się on widzi. Ja chciałem mieć taki zwykły przyciągający, wiecie co, chyba już wolę ten mój Diamond Hook, po prostu. Do przyciągania się i puszczania od razu w miejscu, w którym ja wiem, że się puszczę. A nie ten antygravity hook, który mnie będzie nosił, kurde, na boki. Dobra, i co teraz? Antygravity hooki są do sprzedania, bo ich mam i tak za dużo. Jeden zostawię w razie czego. Laser machine gun również zostawię, bo jest ciekawy nawet. To jest banner. Ten pistolet też zostaje bezśmieszny. Electrosphere Launcher wywalam. Dwa te pistolety mam, to je sprzedam. Blast Apple zostawiamy i tak. Dobra. Resztę sobie, tak jak mówiłem, zostawiam tutaj. Wszystko inne. Quick Stacki, gdzie tam popadnie. I ogólnie tak. Nie miałem wam w ogóle czasu tego wytłumaczyć. Czemu ja mam... A ja mam wygląd skrzydeł, a nie mam skrzydeł. Na podwójnym się... Dobra, na podwójnym się mieści. Ja nie miałem czasu tego wytłumaczyć, ile nagrywamy. Bo 17 minut sama inwazja. Bo chciałem zacząć odcinek od inwazji, dlatego tego wam nie tłumaczę. Jak widzicie, mam strasznie dużo Soul of Night w ekwipunku oraz tutaj, gdzie się skrzynka. Bardzo dużo Rotten Chunków i jeszcze Worm Toothów. O! Zrobiłem poza odcinkiem i to nagrałem, dlatego nie wiem, może w jutrzejszym odcinku, jak będę miał czas, zmontuję to na takie 5-minutowe szybko. Takie przyspieszę czas 20-krotnie, jak to robiłem, bo to z godzinę robiłem taką jakby arenę do farmienia Soul of Night i innych takich rzeczy. Zresztą mogę tam zlecieć na szybciocha i wam pokażę. Ja tak samo zlatuję? Tak, tak samo zlatuję, a teraz jestem... Czy wolniej? Nie wiem. Teraz jestem odporny na upadek chociaż, to tyle z plusów. Dlatego lepiej tak sobie spadać. I gdzie to jest? Zaraz będzie to... Tak, zaraz będzie to zejście. Poszedłem w korupcję, wykopałem taką dużą, płaską powierzchnię, powypełniałem dziury piachem. I zrobiłem taką mini arenę właśnie do farmienia, Soul of Night i tak dalej, bo pomyślałem, że nie wiem, Soul of Night mogą mi się przydać. Rotten Chunków nie miałem w ogóle, a Rotten Chunki też są przydatne do robienia... Jak one się nazywają? 2 minuty? Co to jest? Broken Armor. Aha! Czemu aż to tyle trwa? Bez jaj. Dobra, mniejsza z tym. Sildera do oświetlania będę brał, to jest makabra. Zrobimy taką arenę, w której po prostu ja muszę stać i nic nie robić tak naprawdę i... No to mi wystarcza. Przeciwnicy sami wpadają po prostu w lawę, sami się zabijają. No i jest git. Wiecie co? Do poruszania się to ja chcę skrzydła mimo wszystko. Jak będę miał walki, to wtedy będę używał tego mounta. A tak to nie wiem, ze skrzydłami mi jest się łatwiej poruszać. Dobra, mamy tą arenę. Tak jak mówię, ja tu wchodzę jakby dołem. Tutaj się zakupuję oczywiście wszystko. Stoję, przeciwnicy, o właśnie, wchodzą w taki sposób. Tą sferę zawiałam się tu w środku.
A on pokaże, na jakiej zasadzie to działa. Przeciwnicy wchodzą tu w środek, w tą lawę, zabijają się, z nich lecą jakieś rzeczy, solo fly i tak dalej, jakieś duperele. Na takiej zasadzie to działa. Rotten chunki. Ja tak naprawdę nic tu nie farmiłem, wszystkie te rzeczy to zgarnąłem podczas po prostu robienia tej areny, bo trochę to zajęło, mówię, godzinę ja to robiłem jakoś. Wezmę na przyszły odcinek, przyspieszę po prostu. Tak naprawdę nie wiem, po co mi aż tak duża liczba tych solo i tak dalej, ale będę mógł je sprzedawać, no to zawsze plus, że będę miał źródło zarobku. Ale jeszcze nie wiem, jak sobie dać radę z tymi klingerami, bo oni kurde nie wchodzą w lawę, bo oni się przebują gdzieś daleko i wiecie, ich się na ten dużo zrobi, innych przeciwników nie będzie mogło się więcej pokazać, będą wszędzie klingery i nie wiem, jak sobie z nimi poradzić. Miałem nam pomysł z tymi pułapkami, ale one są za słabe. Dam pewnie pułapki ze świątyni i one mogą dać radę z tymi klingerami. Ale to jeszcze będę ulepszał tą arenę do farmienia, jak ją na maksa ulepszę, no to mówię, wtedy na odcinku puszczę tak przyspieszone 3 minutki. I tyle. No i to odnośnie tych souli, które miałem tak dużo. A teraz nie mam zielonego pojęcia, co my możemy robić. Miałem pomysł na przykład przywołanie Duke'a Fishrona. Ale żeby Duke'a przywołać, to będziemy musieli tak iść tutaj. Ale najpierw będę musiał kupić od tego gościa siatkę na robaki. Resztę rzeczy sprzedam, to mam tak dużo. Siatka na robaki nam jest potrzebna, ponieważ żeby przywołać Duke'a Fishrona, to jest taki boss, którego można jakby wyłowić z wody. Na niego potrzeba specjalnej przynęty i tą specjalną przynętą jest truffle worm, czyli jakoś tak, robak truflowy, nie wiem, tak, czy tak się tak tłumaczy, czy nie. Jak możemy znaleźć na biomie grzybkowym w hard mode'zie. Tu jest taki dosyć duży biom grzybkowy, mi się nie chce robić swojego. Dlatego pójdę na ten biom grzybkowy. Znaczy, swój biom grzybkowy i tak będziemy robić. Możliwe, że nawet w tym odcinku. Ej, ja to chyba przeleciałem, tak? Tak, jestem głupi i przeleciałem. Musimy zrobić biom grzybkowy nad ziemią. No to mówię, może nawet i dzisiaj zrobimy. Chociaż nie wiem, czy damy radę, czy zdążymy. Najpierw trzeba tego truffle worma znaleźć, a to trochę może czasu zająć mimo wszystko. A no i wam przypominam, że jak się mam Terraria podoba, to możecie zostawić łapkę w górę. Bo to bardzo pomaga. Dobra. Mamy ten biom grzybkowy i teraz tylko uważać, żeby nie rozwalić potencjalnego truffle worma. Ja go tu raz widziałem, jak szedłem robić arenę. Ale nie miałem kurde siatki na robaki i nie mogłem go zgarnąć nawet. No nie widzę go. Nie wiem, w jaki sposób go przywołać. Sąsiad się sam przywołuje. Tu jest truffle worm? Nie. W jaki sposób ja to powinienem zrobić? Ja to na przykład powinienem, nie wiem, wyjść z tego biomu, wrócić do niego. O! Chcę mieć nowe kolorki. Czy ja powinienem wyjść z tego biomu, nie wiem, wrócić do niego za momencik? I on tam się pojawi, czy coś? Możliwe, że to tak działa. Albo podczas rozwalania po prostu tych kawałków, nie wiem. Kurde, no. Ale słabo, zawsze tutaj przechodziłem, to był ten zasrany truffle worm i miałem nadzieję, że teraz też będzie, a tu gówno i nie ma go. Trochę słabo. Tu jest też trochę biom grzybkowego połączonego z biom z pająkami. Tam, że mógłbym go tak naprawdę wyczyścić i możliwe, że kto wie, tutaj też będzie. Że tutaj będzie po prostu truffle worm. Ale z tego co widzę, tego tutaj też nie ma. O, jakaś skrzynka jest. A ja do niej szedłem, ją otwierałem, bo to były jakieś gówna. Takie słabe strasznie. Dobra, wiecie co? Mam inny pomysł, pójdziemy po prostu zrobić swój o, jest truffle worm, ale fart lol. What the fuck? Czemu to gówno uciekło? Ja, ale to ja nie wiedziałem, że to ucieka, ja nigdy nie walczyłem w ogóle z Duke'iem.
Ej, jeszcze raz, ja to nie, jak to działa w ogóle? Truffreform. A, nie pisze, super. Truffreform. Aha, szybko muszę wlecieć. Po prostu w to i złapać, czyli to nie ma żadnej taktyki na to specjalnej. Ale jak on jest taki chowany. Ej, tu jest jakiś gościu. To jest jakaś laska, lol, ja jeszcze nie odkryłem. Mogę sobie zmienić włosy. Albo pokolorować włosy. Super. Genialna sprawa, naprawdę. Czy ja muszę po prostu do tego robaka zasranego podlecieć na szybciocha? I jak go tak nie zgarnę, no to jestem w dupie, bo on ucieka. No wszystko fajnie, ale tu nawet nie ma równej powierzchni, czyli jak on jest w takiej szparze, to go i tak bym nie mógł zgarnąć. Ale bzdura, dobra, ostatni raz tu przelecę. Jak się znowu Truffleworm nie pojawi, to robimy własny biom grzybkowy, w którym łatwo mi będzie tego Truffleworma, kurczę, złapać. Nie, no bo tutaj to nawet nie ma szans. Jakby się nie pojawił na prostej powierzchni, to nie miałem szans go w ogóle złapać. No dobra, zgarnę trochę tych glowing mushroomów. Nasionka na glowing mushroom też mam. Także bez problemu sobie zrobimy biom cały. A biom robimy w taki sposób. Musimy mieć dużo bloczków błota. Najpierw sobie kolorek zamienimy, bo chcę mieć nowy kolorek. Jakiś fajny może. Burning Hades. To pewnie jakiś zielony, nie? Czemu tego nie można podmieniać? Jak jest głupota. Czerwony będziemy. Dobra, lepszy czerwony jak żaden. No jakie to jest głupie. Czemu tego nie mogę podmieniać? Autko też mamy czerwone. Pomarańczowe takie nawet. Dobra, może być, walić to. Zrobimy sobie ten biomek grzybkowy, jego trzeba zrobić nad ziemią. Nie trzeba oczywiście tak wysoko robić, ale ja zawsze go robię tak wysoko. Nie wiem, po prostu lubię. Tylko trochę dalej od naszej bazy, bo on mi będzie przyciemniał, kurde, grę. Biom grzybkowy niestety, jak się kładzie, to on dosyć przyciemnia grę. Znaczy przyciemnia całe tło, czemu ja nie wziąłem miksturki do robienia szybkiego obloczków. Dlatego nie przypadam go mieć blisko, po prostu jest strasznie ciemno wokół wszędzie. Miksturkę do kładzenia szybkiego bloczków, od razu nasionka wezmę, tak, mushroom grass seeds, dwa wystarczą. Trochę to się będzie robiło. Ale tam po jakimś czasie się samo zrobi. Po prostu trzeba posadzić wszędzie błoto. Na błoto kładziemy mushroom grass seeds. No i ono tam nam rośnie i robi biomek grzybkowy. I za pomocą potki oraz tego czegoś, cement mixer, czy nie wiem jak to się nazywa, będziemy stawiać bloczki jak chorzy. Dobra, nie aż tak szybko, ale szybko. Taki bardzo długi tutaj chcę zrobić po prostu. Żeby bez problemu te Truffleworm'y zasrane można było łapać. Nie wiem dokładnie jak się robi najbardziej wydajny taki biom grzybkowy, ja go robię taki bardzo prosty. Powinienem wziąć jeszcze tego familiara pszczołę. Dzięki niej to już w ogóle szybko to bym kładł. Sferę sobie przywołam, będą mnie denerwować takie glutki tutaj. Wiem, że mógłbym to zrobić znacznie mniejsze jakby. Znacznie niższe. I wtedy byłoby bardziej wydajne, ale ja mówię, ja tu nie idę na wydajność. Ja tu na wygodę bardziej lecę. Jak tutaj się zrobi ten biom właśnie grzybkowy, będziemy mogli w nim zrobić domek i przyjdzie do nas trufla. Czy jakoś tak, nie wiem jak on po polsku nazywać. Truffle po prostu się nazywa, ja na nią zawsze trufla mówię po prostu. Dobra, więcej go nie robię, bo mi się nie chce po prostu.
poza odcinkiem go tam dorobię jakiegoś specjalnego. No i stawiamy nasionka grzybkowe. To się tam będzie po tym rozchodzić. Nie powinno jakoś specjalnie długo zająć. No i to się rozjedzie. Wszędzie tutaj się zrobi biom grzybkowy. Sądzę, że tych bloczków mam wystarczająco dużo, żeby ten biom się zrobił. Jak ten biom się zrobi, to z niego pewnie zgarniemy truffle worma oraz ogólnie trufle i grzybki. A mówię, ja to będę poza odcinkiem ulepszał, bo teraz mi jest chyba za małe trochę. A co teraz byśmy mogli tak naprawdę zrobić? Bo ja nie mam zielonego pojęcia. Wiwerna kolejna. Nie mam pojęcia, bo co nam zostało do ogarnięcia jeszcze? Duke Fishron. Jego będziemy zabijać parę razy. Parę razy do zabicia nam został jeszcze ten event na kosmitów można. Pumpkin Lord. On ma lepszy hook jak ten antygrawitacyjny. Ale tak poza tym to nie wiem za bardzo co. Wiesz jaki to już mam pomysł? Ile my nagrywamy teraz? 30 minut. Dobra, i tak zaraz kończymy odcinek. To mógłbym sobie po prostu pofarmić trochę golema. Bo z golema wszystkich rzeczy jeszcze nie mam, tak mi się wydaje. A kasę zawsze mogę zgarnąć po prostu. 4 razy golema przywołamy. To momencik pójdzie. Nie no, zarąbiście łatwo się z golemem walczy. Nie, mi się wydaje, że to jojo mimo wszystko zadaje mniejsze obrażenie niż mi się zawsze to zdawało. Albo ten Seedler jest po prostu za dobry i ten Seedler za dużo obrażenia zadaje. Znaczy nie no, ta druga część golema to padła w moment. Kolejny młotek już mamy. A spróbuję zabić go Seedlerem. A z Seedlerem to walczę nierówno, bo Seedler powinien jeszcze mieć to, o. Blood Moon? A tam Blood Moon niech sobie będzie. No, tym Seedlerem też idzie mega szybko, tak naprawdę. Nie, Seedlerem idzie nawet szybciej jak jojem, serio. Patrzcie, co to robi po prostu. Eye of the Golem kolejne. A ja tu zamuruję domek, wiecie, żeby mi nie wchodziły te śmiecie do domku. Bo jest Blood Moon i oczywiście oni mogą wchodzić do środka. Niestety. Dobra, a jeszcze spróbuję teraz rozwalić golema Terrorblade. Znaczy nie wiem jak to powinno wyglądać, bo ja tu powinienem blisko niego stać tak to. No właśnie, mi to zadaje obrażenia. Ale rzeczywiście, no zdecydowanie Terrorblade to idzie najszybciej. Ale no mówię, obrażeń dostaje kosmos. Ej, co to jest? Staff of Earth. To jest jakaś broń magiczna. Tak, takimi po prostu kulami mogę rzucać. Nie, śmieszna broń, według mnie nieprzydatna praktycznie w ogóle. I ostatni raz przebywamy golema. Mam tyle zdrowia, że sobie mogę pozwolić po prostu go tłuc, tak. Szybciej pójdzie. Mówię, na zdrowiu mi jakoś specjalnie teraz nie zależy. Jakie to robi obrażenia, to chore. Dobra, zaraz umrę, Boże. A, idealnie. 24 golda, ale z niego kasy leci po prostu. Shadow Flame to zostawił, to jest ciekawe. To wywalę. Money through, co to jest? Świnka! Skarbonka. Nie muszę teraz nosić świnki, nie muszę jej kłaść na bloczkach, tylko mogę nosić coś takiego. I taką świnkę latającą mam teraz przy sobie. Super. Jest takie ułatwienie po prostu. Takie bardzo małe ułatwienie, ale które o dziwo jest zaskakująco fajne. Zawsze jak tą świnkę muszę stawiać, to muszę postawić bloczki, muszę potem postawić platformy, dopiero potem tą świnkę, a teraz mogę sobie przybać świnkę. Także luźno. Mega fajne zesprzenie, serio. Tak ułatwia życie, po prostu bang bang, wiecie, 2 sekundy zamiast tam, nie wiem, 15. 14 sekund, no niby, 13 sekund różnicy niby nie jest dużo, ale ile razy więcej zamiast 2 sekund, to już jest różnica. Dobra, to chowamy wszystko. Bo jest nieprzydatne. To jest akcesorium. Czy mogę jakieś akcesoria połączyć?
Żadnych nowych łączyć nie mogę, niestety. A szkoda. A reszta rzeczy do sprzedania. Mam mega dużo kasy, mógłbym poulepszać może rzeczy. Możliwe, że Terla bym na Legendary ulepszył. Wtedy to by było kosiło w ogóle. Bo teraz to nie ma jeszcze zwiększonego speeda. Ile mam kasy? No 3... 4 platyny powinienem mieć prawie. Albo te poulepszam. Akcesoria. Nie, ulepszymy Terra Blade. Chyba, że zależy to. Jak 50 to będzie... Dobra, nie. 70 golda. Oh fuck. Chciałem powiedzieć, że jak 50 będzie kosztowało, to nie ulepszamy. Mala speed. O, 4 nakryta, okej. Takie, co mi zwiększają atak, są fajne. A skrzydła mi są już nieprzydatne. Jojo. 2 damage. Może być więcej damage. 2 damage. 2 damage, dobra. To musi być 2 damage. O, masakra. I buty jeszcze ulepszę. 4 defense, dobra. Też jest spoko. No i te akcesoria mam nawet fajne teraz. To jeszcze bym ulepszył. To jest bardzo tanie do ulepszenia, a... dosyć średnie. 4% nakryta, super. I tu już mamy praktycznie maksymalne ulepszenia tych wszystkich. Dobrze mi powiedzieliście, że na Jojo Gadli to jest najlepsze ulepszenie. Zapomniałem w ogóle o tym. Ile mam tej kasy? Na ile ulepszeń mi mnie było stać? No, z 2, 3. Dobra, lecimy. Superior. Slow. Unpleasant. Zealous. Ostatni raz. Nie stać mnie. A, no słabo. Chyba, że sprzedam Soul of Night. Ile to jest w ogóle warte? To jest cokolwiek warte? Tyle co nic. Te są soule warte dużo. Dobra, ostatnie ulepszenie i wchodzi Lenery na Terra Blade. Gówno. No słabo trochę. Ale co poradzić? Nie tak jest zarąbiste. Dobra. Jak na razie to było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jak tak, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie. Widzimy się w następnym już jutro. Jutro sobie ogarniemy ten biom grzybkowy. Znaczy ja go ogarnę zaraz za odcinkiem. On już tam się pewnie zaczął rozrastać trochę. No widzicie, już się powoli rozrasta, także jeszcze trochę i tu się pojawi biom. Już grzyby rosną nawet. Także fajnie. Weźmiemy tutaj truffle wormy. No sporo ich i będziemy walczyć cały jutrzejszy odcinek z Duke'em Fishronem, bo z nim jeszcze w ogóle ani razu nie walczyłem w życiu nawet sam. No, to było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Cześć.